Dzień dobry, serdecznie Was dzisiaj też witam na kolejnej lekcji z optyki. Powolutku, powolutku zmierzamy do końca, ale jeszcze parę rzeczy nam zostało do omówienia. No to jest taka to, co było na ostatniej lekcji, wzór na ogniskową zwierciadła sferycznego, że w jakimś tam pewnym przybliżeniu, przypominam, dla wiązek paraksjalnych, to jest jedna druga promienia krzywizny zwierciadła, tak, ta ogniskowa. No dobrze, tutaj podane, że promień krzywizny przyjmujemy dodatni lub też ujemny dla wypukłych. Dlaczego dla wypukłych przyjmiemy ujemnych? To nawet wyjdzie. Dziś, na dzisiejszych, na drugiej godzinie, na następnej godzinie lekcji, nie na tej, tylko na następnej to wyjdzie. No to przejdźmy już teraz do konkretnych rzeczy, jeżeli chodzi o zwierciadła sferyczne, czyli do konstrukcji obrazów w zwierciadle. Najpierw zacznijmy od zwierciadła wklęsłego. Na ta godzina to zwierciadło wklęsłe. Otóż będę chciał wyprowadzić pewien bardzo istotny wzór, który mieliście w szkole wcześniej już, więc wyprowadźmy, nawet go jeszcze nie nazwałem, pewien wzór dla zwierciadła sferycznego. Ale zanim to zrobimy, chciałbym narysować konstrukcję obrazu w zwierciadle wklęsłym. Przypominam, tak jak mówiłem, że przy zwierciadłach płaskich wystarczą dwa promienie. Tak, jak mieliśmy zwierciadło płaskie, tutaj gdzieś, tutaj jest sferyczne. No i może przejdźmy do tego pojedynczego punktu. Mówiłem, że wystarczą, tak jak tutaj mam, jak tu rysowałem przy Was, dwa promienie. Promień padający, tak, jeden, odbija się pod, oczywiście zgodnie z prawem odbicia, i drugi promień. I te dwa promienie po przedłużeniu ich albo po drugiej stronie, zależy, czy jak, bo teraz to może być różnie, przecinają się w jednym punkcie. Trzeci promień jest niekonieczny, aczkolwiek on tylko sprawdza, czy te dwa wcześniejsze są dobrze narysowane, tak? Czyli do punktu A pada jakiś, na punkt A pada jakieś światło, ono się światło tego punktu A, od tego ciała punktowego się odbija, część tego odbitego światła pada na zwierciadło i z tej części wybieramy dowolne promienie. Naprawdę dowolny promień, ale z reguły wybieramy te najprostsze promienie. Jak mam jakiś przedmiot, ten na przykład taką strzałkę, no to tak naprawdę powinienem narysować konstrukcję obrazu dla każdego punktu tej strzałki, ale tak naprawdę w rzeczywistości wystarczy nam tylko narysować konstrukcję początku i konstrukcję końca, tak, tego przedmiotu, początek i koniec. A jeżeli mamy zwierciadło sferyczne, tak jak tutaj, jeżeli mamy zwierciadło sferyczne, to nie trzeba, i to zwierciadło, i ten przedmiot, który będę chciał narysować jego konstrukcję obrazu w tym zwierciadle, ustawię na osi optycznej, to tak naprawdę wystarczy narysować konstrukcję uzyskiwania obrazu tylko dla końca tego naszego przedmiotu. Tak? No i jeszcze jedna sprawa. Powiedziałem, że wystarczą dwa promienie, ale ja tutaj znalazłem, bo tak było zrobiłem na lekcji, ale też znalazłem w internecie rysunek z czterema promieniami. Z jakiego są to promienie, to nie są, no, mogą być dowolne promienie. Dwa dowolne lub więcej, dwa dowolne promienie, ale dla dowolnych promieni trzeba bawić się z kątomierzem, mierzyć kąt padania, kąt odbicia. Wtedy nam wyjdzie najgorsza rzecz, że wyjdzie, że ten wzór jest tylko wzorem przybliżonym, bo najprawdopodobniej promienie po odbiciu się nie przetną w jednym punkcie, tylko troszeczkę gdzieś po bokach się rozejdą. Będziemy mieli taki rozmazany jakiś punkt, się nam zrobi. Więc wybieramy cztery. Są cztery do wyboru promienie, co do których wiemy, jak one zachowają się po odbiciu. Dokładnie wiemy. Nie trzeba kątomierzy. Wystarczy zwyczajna linijka. No a oczywiście cyrkę do narysowania zwierciadła. Oto już od razu gotowy rysunek. Ja już tutaj no, w szkole poprzedniej mieliście najprawdopodobniej to rysowane. Tutaj mamy kolejny, jeszcze inaczej nazwany ten punkt, punkt V. Było W, C, tutaj mamy jako V, ale to już bez znaczenia. Zresztą i tak dzisiaj będę ten punkt też używał. Tak? Będzie mi potrzebny, ale popatrzmy na te cztery promienie. Tutaj na szczęście każdy narysowany jest innym kolorem. Więc po pierwsze, tutaj jaka ciało przedmiotem jest coupé, a tutaj jest cuprim i peprim, czyli narysujemy tylko
powstawanie obrazy wierzchołka naszego przedmiotu. Tak? Jeżeli punkt Q' będzie tak tutaj, to wiadomo, że P' będzie na osi optycznej, tak? I to będzie taki przedmiot. Jeżeli Q' byłoby na przykład po tej stronie, po drugiej stronie zwierciadła, na przykład na górze, to obraz byłby stający prosto, tak? Od osi optycznej do tego punktu Q' jakiegoś. No i mamy cztery promienie. Promień pierwszy, niebieski, tutaj, biegnie równolegle do osi optycznej. A po drugiej po kolei, zaczniemy. W punkcie C, tutaj, to dziwnie jakoś punkt C nazwany, to jest punkt środek krzywizny zwierciadła, stawiamy nóżkę cyrkla, zakreślamy powierzchnię zwierciadlaną, tak, powierzchnię zwierciadła, no i to jest promień, od punktu C do punktu V, tutaj byłby promieniem, tak, w tym przypadku. W połowie odległości między punktem C i V stawiamy punkt zwany ogniskiem. Przypominam, że to jest oczywiście wersja przybliżona, tak? Punkt F zwany ogniskiem w połowie odległości. Czyli ogniskowa FV, tak? To jest ogniskowa. Jest to równo połowa CV. Na tym rysunku, przypominam oczywiście. No i teraz te cztery promienie jeszcze raz. Promień pierwszy, niebieski, równoległy do osi optycznej. Jest równoległy, jest równoległy. Ten promień pierwszy po odbiciu wiemy jedną rzecz. No, przechodzić powinien przez coś, co nazywamy ogniskiem. Przez F. Więc nie trzeba tutaj rysować normalnej do punktu padania w tym miejscu. Tak, czyli normalnie byśmy narysowali, próbowali narysować jakąś. Byśmy chcieli narysować jakąś normalną. My tej normalnej tutaj rysować na szczęście nie musimy. O, jakaś byłaby normalna, tak? O, coś takiego. To byłaby normalna, tak? No i kąt podania, kąt odbicia. Tutaj właściwie na rysunku widać, że to chyba się nawet w jakiś tam sposób całkiem niezły zgadza. No dobrze, no i przechodzi przez punkt F. No i dalej sobie biegnie ten promień niebieski. No oczywiście te kolory są symbolicznie, tak, rzecz jasna, narysowane, żeby tylko odróżnić. To nie jest to szczepienie światła. No dobrze, mamy promień pierwszy. Jaki jest promień numer 2 tutaj? Tutaj promień drugi jest jak gdyby odwróconym promieniem pierwszym, czyli jak gdyby zasada odwracalności biegu promienia świetlnego. Czyli promień, który przechodziłby przez ognisko, po odbiciu biegłby równolegle z kolei. Ten na przykład, ten pierwszy promień niebieski. Gdybym puścił strzałkę w drugą stronę, biegłby tędy i po odbiciu byłby równoległy, biegłby tędy. Tak? Zasada odwracalności biegu promienia świetlnego. Wniosek? To może przepuśćmy promień drugi, czerwony, tak, z punktu Q oczywiście, tak, żeby przechodził przez ognisko, przez F. To wtedy on po odbiciu będzie równoległy. I mamy coś takiego, tak? Potem jest równoległy. To jest drugi promień. No i dwa promienie, czerwony, drugi i pierwszy niebieski, przecinają się w jednym punkcie. To już wystarczy. Tak, tutaj ten punkt Q'. Ale, no, popatrzmy jeszcze dalej. Tutaj nie wiem, po co jest to oko, tak naprawdę, bo za bardzo to oko nie będzie widziało tutaj tego obrazu. Tak naprawdę ten obraz będzie obrazem rzeczywistym, bo przecinają się prawdziwe promienie świetlne, więc tutaj w tym miejscu, chcąc uzyskać obraz, powinienem zobaczę ten obraz pod jednym warunkiem, że tu umieszczę jakiś ekran. Jeżeli oko jest po tej stronie, to najlepiej, żeby ekran był przezroczysty. To wtedy na tym ekranie się pojawi ten obraz. Jeżeli to byłby ekran nieprzezroczysty, to oko musiałoby być po tej stronie, żeby zobaczyć ten obraz. Więc tutaj to oko tutaj troszeczkę jest bez sensu tak naprawdę. To był drugi promień. Jaki trzeci promień wybrać? Taki też w miarę prosty promień. Otóż z punktu Q wyprowadźmy promień świetlny przechodzący przez środek krzywicy zwierciadła, przez punkt, tutaj jest zakład C, a normalnie to jest punkt O, tak? Wtedy on biegnie wzdłuż promienia krzywizny, wzdłuż R-a. A jak biegnie wzdłuż R-a, przypominam, że promień krzywizny zwierciadła, promień krzywizny sfery jest do danej powierzchni sfery prostopadły. Promień okręgu jest prostopadły do, tak, do powierzchni okręgu. Więc promień trzeci automatycznie pada prostopadle do powierzchni, czyli kąt padania jest równy 0. Bo kąt padania mierzymy względem właśnie normalnej.
czyli względem prostopadłej. Czyli skoro kąt podania jest 0, to kąt odbicia też jest 0. Wniosek, promień trzeci, który przechodzi przez środek krzywizny, przez punkt O, czy tam przez punkt C, pada na powierzchnię zwierciadła i się od niej odbija po tym samym torze, cofa się. I zwróćmy uwagę, że ten promień odbity też przechodzi przez punkt Q'. To było oznaczało już, gdybyśmy rysowali na przykład na sprawdzianie, że promień pierwszy i promień drugi narysowaliśmy w porządku, promień trzeci wystarczy, mamy sprawdzone. Chyba żebyśmy sprawdzili poprzez obliczenia. Też można, zobaczyć w jaki sposób. Można obliczyć najpierw na przykład, potem wiemy co wyjdzie, no to potem możemy sobie rysować. Ale na razie mamy coś takiego. Czyli mamy promień trzeci. Tak, równolegle biegnie wzdłuż promienia, przechodzi przez punkt O, odbija się, to wycofuje się. No dobrze. Ale opowiedziałem, że są cztery promienie. Jaki czwarty promień? Tutaj promień zielony. Promień czwarty, no to z punktu Q wypuścimy promień świetny do środka zwierciadła, do punktu tutaj V. Tutaj też jest, żeby kąt podania był równy kątowi odbicia, to promień czwarty tak musi się odbić, żeby, no tutaj może bym dorysował co najwyżej dalszy bieg tego promienia. Może zacząłbym stąd faktycznie, żeby to się pokrywało. Dalszy bieg promienia. Chodzi o to, że ten promień, chyba nie do końca idealnie równolegle mi się wydaje, żeby ten promień przechodził. Stawianie dalej. Przechodził przez punkt. Przechodził przez punkt. Popatrzmy, może kontur zmieńmy zupełnie jakiś kolor i zmieńmy zupełnie grubość tego. Albo nie, grubość to nie aż tak bardzo. Chodzi o to, że tutaj mamy mieć punkt. Tu jest punkt. Punkt. I teraz aby i ten punkt może też nazwijmy, może tak, w ten sposób. Ten punkt też nazwijmy sobie. A, tu już nie chce mi się rozpisać. Nazwijmy go sobie punktem Z. Chodzi o to, że aby kąt przy wierzchołku V, kąt padania, był równy kątowi odbicia, to ja muszę uzyskać tak naprawdę dwa identyczne, no mogą być dwa identyczne trójkąty. Otóż P, Q i V musi być takim samym trójkątem jak P, Z i V. Czyli odległość PQ musi być taka sama jak PZ. Czyli mogę tylko w tym samym miejscu, gdzie leży przedmiot, po drugiej stronie osi optycznej odłożyć taką samą wysokość, jak od P do Q. To od P do Z jest taka sama wysokość i przez ten punkt Z musi padać, przechodzić promień odbity od punktu V po prostu. Z punktu Q wychodzi, do punktu V pada i potem przez punkt Z przechodzi. To wtedy wiem, że te kąty bez kątomierza, że są sobie równe. No i widać, że ten promień czwarty, promień tutaj formalnie zielony, też przechodzi przez ten sam punkt. Tak. Promień jakiś zielony to jest. No i jeszcze może też przy okazji, jak już rysujemy, no to też niech będzie troszeczkę pogrubiony. PQ musi być takie same jak PZ. No i uzyskaliśmy obraz. W tym przypadku, jak byłoby oczywiście test w szkole, a tutaj się jest szansa, że to będzie już może szansa w szkole, to nie jest wiadomo, nie jest tak naprawdę, że uzyskaliśmy obraz. Jaki jest to obraz? Jest to obraz mniejszy od przedmiotu, widać, tak? Czyli jest to obraz pomniejszony. Dalej jest do góry nogami. To, co było na górze, teraz jest na dole. Czyli odwrócony. No i przecięły się rzeczywiste, prawdziwe promienie świetne. Czyli jest to obraz rzeczywisty. Czyli obraz pomniejszony, odwrócony, rzeczywisty. Trzy jego cechy. No dobrze, to jest konstrukcja obrazu, ale ja chciałem tę konstrukcję wykorzystać do wyprowadzenia pewnego wzoru. Ja może wykorzystam troszeczkę prostszą wersję.
Mam taki rysunek, drugi znalazłem. Jest to tylko dwa promienie wyciągnięte, tak poprowadzone. Z punktu, tutaj byłoby z punktu Q dwa promienie. Promień pierwszy i promień trzeci. Tak? Nie. Promień czwarty i promień trzeci są tam zrobione. O, czwarty i trzeci promień. Tak? Czyli promień, z punktu tu mamy A, B, tu punkt O, tak jak konwencjonalnie, F ognisko, C środek, czy wierzchołek zwierciadła, czy środek zwierciadła, tak? Punkt O, środek krzywizny zwierciadła. A, B przedmiot, A prim, B prim. Obraz tego przedmiotu widzicie, że to jest tak samo rysunek, tylko że inne symbole tak naprawdę. No i dwa promienie. Promień pierwszy w tym przypadku do punktu C i promień drugi przez punkt O. Ten, który będzie się potem cofał. Na niebiesko są promienie padające, na czerwono promienie odbite. No i teraz odległość punktu F do C to jest ognisko. Jest gotowe. Odległość przedmiotu od zwierciadła to jest to X. Odległość tutaj na kolei na czerwono obrazu od zwierciadła to jest oczywiście Y. Od punktu O z kolei do zwierciadła to jest promień krzywizny równy podwójnej ogniskowej. Zakładając oczywiście wzór przybliżony, tak? Rzecz jasna. Co ja tutaj będę chciał wyprowadzić? Ja tutaj przy okazji wyprowadzę dwa wzory. Na rozgrzewkę, że tak się wyrażę. Popatrzmy na trójkąty ABC, czyli trójkąt ABC, czyli ten trójkąt. I tutaj zamiast W, czy zamiast V nawet. Oraz trójkąt A', B', C. Ten mały. A', B', C. Popatrzmy na jedną rzecz. Otóż przy wierzchołkach B i B' są to kąty proste, czyli są jednakowe kąty. Przy wierzchołku C to jest jakiś kąt alfa. To też jest kąt alfa. Bo to jest w tym trójkącie pod spodem, tak? Czyli to też są takie same kąty. A że wiemy, że suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, to przy wierzchołku A', tutaj ten, i przy A ten, do promienia pierwszego, przypominam, tak, to są te same kąty, muszą być. Skoro pozostałe dwa są te same, to trzeci musi być ten sam kąt. Czyli wszystkie kąty w trójkącie ABC są takie same, jak kąty w trójkącie A', B', C. Tak to. No to skoro tak to jest, to stwierdzenie Thalesa. Kąty, tak, możemy wykorzystać, czyli stosunki odpowiednich boków są sobie równe, czyli bok AB do BC jest taki sam stosunek jak A', B' do B', C. Wysokość przedmiotu do odległości przedmiotu od zwierciadła, ten stosunek jest taki sam jak wysokość, stosunek wysokości obrazu do odległości obrazu od zwierciadła. AB przez X to jest A', B' przez Y, tak? Bo to jest w końcu, ta odległość od B do C to jest przecież X, a od B' do C to jest przecież Y. Ale z kolei AB i A', B' to są wysokości, wysokość przedmiotu, wysokość obrazu. A wysokości oznaczaliśmy jako HX, HY. Ja może teraz co ja zrobię? Y dam z tego równania na górze, na lewą stronę będzie w liczniku, a AB z lewej strony do prawej będzie w mianowniku. Mamy coś takiego. A', B' odległość to jest HY, wysokość obrazu, a AB to jest wysokość przedmiotu. HY do HX jest to P, przypominam. To był wzór na powiększenie. Z definicji powiększenia. Stosunek wysokości obrazu do wysokości przedmiotu. Tak? Czyli mamy taką nowszą wersję, praktyczną wersję, najczęściej jednak używaną do wyznaczania powiększeń. Jest to stosunek odległości obrazu do odległości przedmiotu. No bo im przedmiot jest dalej, czy obraz, tak, tym ta im jest większy, tym jest musi być dalej po prostu. Tak? Tutaj nie ma owszem nawet w jakiś sposób dyskutować. Więc zresztą to będzie wynikało z następnych ze wzorów. Czyli uzyskaliśmy praktyczny wzór na powiększenie obrazu. Y do X. To jest ten wzór. Praktyczny. Oczywiście to są zadania, gdzie liczymy Y na H, bo trzeba na przykład podać wysokość obrazu, mając wysokość przedmiotu. Tak, więc to też wykorzystujemy, ale w praktyce najczęstszym wzorem wykorzystywanym w tym przypadku jest ten wzór. Y do X. Jest to wzór na powiększenie obrazu. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tutaj Y jest wartością bezwzględną,
Dlaczego? Bo y może być też ujemne. To nam wyjdzie za chwileczkę. Tutaj podaję, dlaczego może być ujemne. Ale tak naprawdę to wyjdzie przy następnym wzorze. Y jest ujemne dla obrazów pozornych. Dla obrazów pozornych y jest ujemne. To popatrzmy na zwierciadło. Na zwierciadło płaskie. To, no albo najlepiej to. Jeżeli to byłoby x, odległość przedmiotu od zwierciadła, to byłoby y, odległość obrazu od zwierciadła, to w tym przypadku y powinniśmy potraktować ze znakiem ujemnym. Tak? Y ze znakiem ujemnym, to oznaczałoby, że powiększenie też byłoby równe 1, no bo tam we wzorze jest wartość bezwzględna z y, tak? To byłoby minus x przez x, tak naprawdę. Bo tamto y byłoby ujemne, ale wartość taka sama, więc byłoby minus x przez x, więc byłoby minus, po prostu byłoby 1, tak? To była, jak powiedziałem, taka na początek, na rozgrzewkę. Teraz wyprowadźmy ten wzór, o który mi najbardziej chodziło. Popatrzmy teraz na inny trójkąt. Nie ABC i A', B', C, ale na trójkąt ABO i O, A', B'. Te dwa trójkąty. Czyli teraz ten trójkąt ABO oraz A', B', O. I ten mały trójkąt. Tak? Więc popatrzmy na jedną rzecz. Tutaj też to są trójkąty podobne. Dlaczego? No, kąty przy B są jednakowe. B i B' są jednakowe. Dalej. Przy wierzchołku tym razem O to są kąty chyba, nie wiem, wierzchołkowe, tak? Tak to się nazywa. Więc one są jednakowe. Ten kąt i ten kąt. Te kąty są jednakowe. To kąty przy A' ten i przy A, tym razem ten do promienia numer 2, są jednakowe. To są trójkąty podobne. Wniosek. Stosunki odpowiednich boków w zgodzie z twierdzeniem Thalesa też muszą być jednakowe. Czyli zrobimy tak samo jak poprzednio. Stosunek AB do podstawy jest taki sam jak stosunek A'B' do tej podstawy. Tak, AB do tego jest takie samo jak A'B' do tego. A co to jest ta odległość B0? BO, przepraszam, BO. To jest odległość X, tak, minus R. Ta odległość. To jest X, odległość przedmiotu od całego zwierciadła, minus promień krzywizny. Tak? Na tym to jest odległość przedmiotu do promienia, do środka krzywizny zwierciadła. Więc ta odległość. Więc X minus R. Oczywiście R to jest 2F przy okazji. A odległość B'O to z kolei jest R, bo R jest większe na moim rysunku, minus Y. Minus ta odległość. Tak. Ta odległość to jest R albo 2F R minus Y. To uzyskujemy to. Tak, no to teraz popatrzmy, trójkąt, aha, to była rozgrzewka, teraz wchodzimy w wzór. Tak, te dwa trójkąty są identyczne. Twierdzenie Thalesa AB przez X minus R, to jest to samo co A' B' przez R minus Y. Posegregujemy to, czyli AB z lewej strony na prawo do mianownika, a R minus Y z prawej na lewej, na lewą do licznika. Z drugiej strony wiemy, że A' B' przez AB to jest HY do HX. A to jest Y do X. Zgodnie ze wzorem na powiększenie. No to dobrze. No teraz jeszcze pod R mogę podstawić 2F. I uzyskuję coś takiego. 2F minus Y przez X minus 2F równa się Y przez X. Pomnóżmy. Po skosie wszystko. Mamy coś takiego. 2FX minus yx równa się yx minus 2fy. Tak, po skosie. Ja może to, co jest z ogniskiem, czyli 2fx i 2fy dam na prawo, na lewo, a xy dam na prawo. Czyli tutaj nic się nie skusi, bo tu jest xy po prawej jest na plusie, a minus xy po lewej na minusie, więc jak dam na prawo, to też będzie na plusie, tak? Wszystko będzie na plusie po prostu w tym momencie. Tak, dlatego tak przestawiam, żeby nic nie było na minusie, a wszystko jest na plusie. To mam 2fx plus 2fy, bo to na drugą stronę z plusem, równa się 2xy. Czyli po pierwsze mogę podzielić przez 2, bo wszędzie są dwójki, i jeszcze podzielę przez xyf po prostu.
No co mi szkodzi? I co ja uzyskam? Z tej części zostanie mi 1 przez y, bo fx się skróca. Z tej części skróci mi się fy zostanie w mianowniku x. A z tej części skróci się mi xy zostanie w mianowniku f. Czyli uzyskałem pewien wzór. Wzór no, na zwierciadło. Wzór określający związek pomiędzy położeniem przedmiotu, położeniem obrazu, a ogniskiem zwierciadła sferycznego, niekoniecznie wklęsłego. Dla wypukłego ten wzór też jest poprawnym wzorem. Mamy taki wzór. To jest tak zwane równanie zwierciadła sferycznego, lub też ten wzór też będzie poprawny dla soczewki cienkiej. Zobaczycie, nie wiem, czy już będę wyprowadzał, ale jak będę miał czasu, też wam wyprowadzę, zobaczycie, że wzór jest identyczny. Równanie zwierciadła sferycznego, to tak to się nazywa. Równanie zwierciadła sferycznego, tak? Lub równanie soczewki. Soczewki tak zwanej cienki. Dlaczego słowo cienka? To też wyjdzie przy soczewkach. No dobrze, więc mamy coś takiego. Ten wzór pamiętacie z wcześniejszej szkoły, więc mamy coś takiego. Z tego równania jedna rzecz wynika właśnie, że y potrafi być ujemne. Tak? Kiedy tak będzie? Popatrzmy, kiedy będzie y ujemne. Ten wzór jest w karcie wzorów, w tej postaci. Ale ja go sobie przekształcę, żeby uzyskać wzór na y. Wzór na y, tak? Czyli sobie tak naprawdę cofnę się do tej postaci, ale oczywiście bez dwójek, bo dwójki mi już to niepotrzebne, to jest ta wersja. Napiszę sobie, no wyprowadzę sobie wzór na y, czyli chcę y po jednej stronie, czyli fy dam na stronę oczywiście prawą. Fy z minusem, y wyciągnę przed nawias, będę miał w nawiasie x minus f i przez x minus f podzielę obie strony. Tu uzyskam fx podzielone na x minus f, czyli mamy taki wzór. To jest pewne wyrównanie. Tak naprawdę, gdybym się uparł, mógł napisać, że to jest tak naprawdę zależność y od x. Jak zależy y funkcji x? Czyli jaka jest odległość obrazu od zwierciadła w zależności od tego, jak daleko od zwierciadła jest ustawiony przedmiot. Tu zakładamy, że ognisko tego zwierciadła jest ognisko, to jest stałe. Tu tę funkcję możemy narysować na wykresie. Ten wykres tak to wygląda. Wykres to jest czerwona linia ciągła w tym przypadku. Tak? X i y, czyli wykres funkcji y to jest od x. Jak zależy y w zależności od tego, jak zmienia się x. Z tego równania, tutaj jest przepis napisane, co nam wynika. Jeżeli x będzie mniejsze od f, czyli jeżeli przedmiot będzie bliżej bliżej zwierciadła niż ognisko, to mianownik będzie ujemny. A licznik jest dodatni, bo x razy f mnożymy będzie dodatni. Czyli dodatnie przez ujemne, y wychodzi ujemne. Czyli uzyskujemy obraz pozorny. Co dalej? Jakbyście przyjrzeli, analizowali dziedzinę tej funkcji, to widzicie, że mianownik nie może być zerem, czyli x nie może być równe f. Inny wniosek, obrazu wtedy nie ma. Funkcja wtedy dla x równego f, tu jest f, tu odłożone są jakby nie i metry, czy centymetry, ale po prostu jako f, jako stała. Tak? Czyli wtedy obrazu nie ma. Dla x mniejszych od f obraz jest, y jest ujemne. To jest y na minusie. Tak? Tutaj z kolei dla x większego od f obraz jest rzeczywisty. Y robi się dodatnie. Tak, ale teraz, jeżeli x będzie większe od podwójnej ogniskowej, czyli ustawię przedmiot dalej niż promień, niż punkt O, niż, tak, niż środek krzywizny zwierciadła, czyli większe niż podwójna ogniskowa, to y, czyli x będzie równe więcej niż 2f, to y jest mniejsze niż 2f, zobaczcie tutaj, od 2f w dół. Wniosek, obraz jest wtedy pomniejszony. Z kolei dla x-ów z przedziału od f do 2f, w tej przedziale, y jest większe niż 2f. Czyli mamy obraz powiększony. Gdybym ustawił przedmiot w odległości równej podwójnej ogniskowej 2f, to obraz też powstaje w odległości podwójnej ogniskowej, czyli obraz będzie tych samych rozmiarów. Tak? Tak to tutaj by
wyglądał. Tak wygląda ta funkcja. Wykres tej funkcji to jest ta czerwona ciągła. Ta przerywana to później Wam o niej powiem. Nie dzisiaj, nie na tej godzinie. No i tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać te różne przypadki konstrukcji obrazów w zwierciadle. Ten przypadek po właśnie po pierwszej, tutaj po lewej stronie, to jest właśnie wtedy, kiedy przedmiot jest w odległości większej niż podwójna ogniskowa, x większe od 2f. Tutaj narysowane są tylko dwa promienie równoległe, z kolei zupełnie inne promienie niż przy tym wyprowadzeniu wzorów. Tak, tutaj mam przy wyprowadzeniu wzorów tak, do punktu, do wierzchołka zwierciadła i przez środek krzywizny, a tutaj wykorzystujemy promienie równoległy do osi optycznej i przechodzący przez ognisko. Zupełnie dwa inne promienie wykorzystujemy. Tak? Ale gdybym przepuścił promień na przykład z wierzchołka przez punkt O, to powinien przejść przez punkt O, dalej prosto, O, tędy, do zwierciadła i się od niego odbić. No to popatrzmy, promień równoległy przechodzi przez ognisko, promień przechodzący przez ognisko, potem jest równoległy, przecinają się, mamy przedmiot. Mamy obraz przedmiotu. Przedmiot jest w odległości większy niż podwójna ogniskowa, więc obraz jest pomniejszony. Pomniejszony, rzeczywisty i odwrócony. Gdy jest w podwójnej ogniskowej dokładny, czyli w punkcie O, bierze promień. O, tutaj jest jakiś byle jak narysowany, to niedokładny rysunek, jak widzę. To nie jest mój tym razem. Drugi promień, no i przedmiot jest. Tak, dokładnie, obraz jest dokładnie pod przedmiotem. Też odwrócony, też rzeczywisty, tak, ale tych samych rozmiarów co przedmiot. Tutaj mamy trzeci rysunek, a może ten trzeci niech będzie. Ciągle zbliżamy teraz przedmiot. Przedmiot jest teraz między punktem O i F, czyli to jest to. Obraz jest powiększony. Pierwszy promień przez F, drugi promień przechodzi przez F, potem jest równoległy. Tu się przecinają, mamy obraz za punktem O, czyli jest powiększony. Nie podoba mi się ten rysunek. On powinien być przy tak narysowanym przedmiocie blisko punktu F. Obraz powinien być znacznie dalej. Powiem szczerze, w połowie odległości między O i F, gdybym postawił, to obraz powinien być w potrójnej ogniskowej, czyli raz, dwa, gdzieś tu. Ale to jest jeszcze bliżej punktu F, więc tak naprawdę ten obraz powinien być dobrze, gdzieś tu. Co najmniej gdzieś tu powinien być, a nie ledwo za punktem O. Ale tu chodzi tak symbolicznie, tylko żeby było. Zresztą ta powierzchnia nie jest powierzchnią zwierciadlaną, mi się wydaje jednak. Nie jest powierzchnia tak okręgu. Gdy przedmiot będzie w ognisku, pierwszy promień równoległy, potem przechodzi przez ognisko, potem tutaj zrobiono do punktu, do środka zwierciadła. Promienie odbite są równoległe, obrazu nie ma. No i gdy przedmiot znajduje się, to już inny rysunek, pomiędzy F a punktem O, promień równoległy po odbiciu przechodzi przez F, potem ten na środek zwierciadła. Ten punkt tutaj jest tak samo odległy jak punkt, z którego promień wychodzi, czyli ten promień odbity. One się rozchodzą, promienie fioletowy i zielony. Rysujemy ich przedłużenia. Punkt przecięcia się i w punkcie przecięcia się mamy przedmiot. Mamy obraz przedmiotu. Obraz powiększony, prosty tym razem i pozorny. Tak? Tutaj wszystkie rzeczywiste były do góry nogami, jak widzicie, tutaj do góry nogami na tych trzech, a tutaj mamy obraz prosty, tak? Czyli wniosek, obrazy proste są obrazami pozornymi, obrazy odwrócone tutaj są obrazami rzeczywistymi. Tak przy okazji jeszcze wniosek dodatkowy. I to wszystko, o 34 minuty, najdłuższy chyba film w dziejach lekcji zdalnych moich. Dobrze, no to do usłyszenia następnym razem.